Dzień dobry, to jest program Sport Talkera. Witają Państwa Janusz Jadczyk i Jakub Szymański. Szanowni Państwo, doczekaliśmy się. Kolejny rok dobiegł końca, a więc jak to przy okazji końca roku? Pora na podsumowania. Rok 2022. W sporcie bardzo specyficzny, tak? Rok mundialu piłkarskiego, który odbywał się na przełomie listopada i grudnia po raz pierwszy w historii. Rok naznaczony inwazją zbrojną Rosji na Ukrainę, która choć jest tematem stricte politycznym, no to niestety musiała też odcisnąć swoje piętno na świecie sportu, ale też, Janusz, nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, taki rok trochę powrotu do normalności po pandemii COVID. No myślę, że tak. Pandemia, wiemy wszyscy, spowodowała wystopowanie spotkań. W sporcie to miało ogromne znaczenie. Pamiętamy te mecze na różnym poziomie, piłkarskie, te w salach, w halach, gdzie puste trybuny, ten dźwięk odbijający się od pustych foteli. To nie był taki normalny świat sportu, do czego przywykliśmy. No i przyszedł ten kres jakby tej blokady, bo pandemia chyba dalej z nami nie zapominamy, że COVID wciąż z nami jest. Jest, tak? I zalecenia idą, żeby jednak pilnować zdrowia. Jakiegoś dystansu też. Mówi się nawet o powrocie maseczek w większych obszarach skupisk ludzi, ale czekaliśmy na to, żeby ten sport się jakoś otworzył i żeby stadiony się zapełniły. Przyszedł ten czas, wielka radość z tych spotkań, możliwości kibicowania na żywo drużynom, swoim ulubionym zawodnikom. No nieszczęśliwie wojna na Ukrainie wywołana przez Rosję spowodowała, że jakby znowu troszkę ten sport ucierpiał, bo drużyny, zawodnicy rosyjscy zostali wycofani, no, zrozumiałe w ramach takiego odwetu politycznego. O tym nie mówimy, ale no, zabrakło tej emocji zawodników rosyjskich na stadionach, w rozgrywkach. Nie wiadomo było, jak się ten rok potoczy. Wiele zamieszania to spowodowało, między innymi w żużlu, o którym będziemy pewnie mówić. W sporcie piłkarskim też, w innych dyscyplinach też. No i oczekiwanie na Katar, tak? No i znowu jakieś kontrowersje związane ze sprawami społecznymi, politycznymi, jakaś niechęć niektórych do tego, żeby organizować mistrzostwa piłkarskie na jesieni. To nienormalny czas. Pewnie państwo kibice mają taki podział, że troszkę skoków, troszkę meczu w Katarze. No to takie szaleństwo. Śnieg za oknem, na ulicach, a my w Katarze widzimy temperatury powyżej 20 paru stopni. Ale to oczywiście jest wszystko umowne, bo my, Europejczycy, niejako narzuciliśmy nasze pory roku, bo jeśli, nie wiem, czy widziałeś obrazki z Buenos Aires, gdy Argentyńczycy wyszli na ulicę, celebrowali sukces Albicelestes, to tam pełnia lata, także no, oni się cieszyli. Chciałem też o tym powiedzieć, że to jest tylko taka specyfika tutaj Europy, krajów północnych, ale to nie jest takie normalne do końca, więc ten rok, sumując tą wypowiedź, uważam za niezwykle ciekawy, niebezpieczny w niektórych obszarach. Ciekawy w tym sensie, że nowe pola się pojawiły, nowi zawodnicy, być może nowe drużyny zyskały. Mieliśmy sporo emocji sportowych i sporo emocji takich społeczno-politycznych, które na ten sport miały wpływ i pewnie ten rok 2022 przejdzie do historii światowego sportu jako charakterystyczny i taki, jak powiedziałem, nieco sportowy, nieco niebezpieczny, pomieszanie polityki ze sportem nie do końca dobre. To tak
zaczęliśmy globalnie, to teraz już przejdźmy na nasze małe, lokalne podwórko. Podsumujmy ten rok tak, jak już to się zwykło robić w Sporttokerze przy okazji sportowego podsumowania roku, czyli spróbujmy podzielić te wydarzenia sportowe na takie kategorie, tak? I może posuwając się przez te kategorie, jakoś podsumujemy sprawnie to, co się wydarzyło w minionym roku. No to zacznijmy od wydarzenia roku. Co twoim zdaniem, jakie wydarzenie sportowe, jedno jakbyś miał tak wskazać, było tym wydarzeniem number one w częstochowskim sporcie? No ja myślę, że to jest niekwestionowana pozycja częstochowskiego Rakowa jako lidera. No tu jeszcze rzeczy się będą toczyć w kolejnym roku, druga część sezonu, ale już widać, że Raków osiągał takie sukcesy w pracy piłkarskiej, sportowej, emocji, rozgrywki, że na pewno nikt mu tego przywileju bycia liderem nie odbierze. Myślę, że to jest ciężka praca sztabu, trenera, właściciela klubu, który mocno zainwestował w ten klub przed laty. Ta konsekwencja działania trenera Papszuna, zawodników, wszystkich osób, które pracują na ten sukces, to nie jest jedynie grupa piłkarzy wychodzących na boisko. No i sukcesy, które za tym idą. Puchar Polski, Super Puchar, wicemistrzostwo za tamten sezon. Czyli powtórzone te osiągnięcia, tak, z poprzedniego roku jeszcze. Oczywiście powtarzane, to już pokazuje, że to jest jakiś konstans w działaniu sportowym, w przygotowaniu, w umiejętnościach, w dobrym ułożeniu drużyny, dobrym rozgrywaniu meczy. Myślę, że Raków na to zasługuje w podsumowaniu, a teraz już by trzeba było trzymać kciuki za to, żeby się po raz kolejny powtórzyły te sukcesy i to będzie takie ukoronowanie. To ja bym do tego jeszcze dodał coś, co być może nam umknęło, bo to samo w sobie jakby nie było sukcesem, albo może inaczej. Jakby była to możliwość, która się pojawiła wobec sukcesu osiągniętego w poprzednim sezonie. Natomiast no dla mnie takim wydarzeniem to są piłkarskie europejskie puchary przy Limanowskiego, tak? Bo wiemy, że to drugi rok z rzędu, kiedy Raków mógł grać w pucharach, ale w poprzednim sezonie nie mógł grać na własnym stadionie. Teraz już przy Limanowskiego powitał te drużyny europejskie, wygrywał, cieszył swoją grą, cieszył bramkami. No, konia z rzędem temu, kto kilka lat do tyłu powiedziałby, że przy Limanowskiego 83 zagoszczą piłkarskie europejskie puchary. I pomimo tego, że to jest ta najsłabsza z tych trzech lig, bo mówimy o Lidze Konferencji Europy, no to wydarzenie jest to bez precedensu dla częstochowskiego sportu. No i jeszcze biorąc pod uwagę to, co ty powiedziałeś, czyli tą przewagę Rakowa po rundzie jesiennej, 9 punktów nad drugą Legią Warszawa, no to jest potencjał na to, że w przyszłe wakacje to nie Liga Konferencji Europy, a Liga Mistrzów zagości przy Limanowskiego. Mówimy oczywiście nie o tych rozgrywkach właściwych, czego oczywiście życzymy klubowi. No ale jeszcze najpierw, wszystko przed nami. Ale najpierw oczywiście faza eliminacyjna. 6 czy 7 lat temu przypuszczał, że będziemy dzisiaj tak o Rakowie mówić, który grał w drugiej lidze i nie wiadomo było... Słuchaj, ja ci powiem, 2011 rok, 90-lecie istnienia klubu, Raków Częstochowa grał jubileuszowy mecz z Wisłą Kraków. I jakby wtedy ktoś ci powiedział, że za 10 lat jeden z tych klubów będzie wicemistrzem Polski, zdobędzie Puchar Polski i będzie grał w pucharach, a drugi będzie spadał właśnie z ekstraklasy do pierwszej ligi, to zakładam, że nie powiedziałbyś, że tym wicemistrzem będzie Raków. No pewnie no. Wtedy nie. No, sytuacja była inna. Klub był na innym poziomie organizacji. No, ale zawsze można o czymś myśleć. Tak? Kto by pomyślał, że finał w Katarze będzie prowadził
polski sędzia. Który, nawiasem mówiąc, to oczywiście żartem, proszę to tak rozumieć, nie za bardzo lubi Raków. Kiedy Marciniak sędzia sędziuje, to Rakowowi ciężko się gra. My się tak śmiejemy w gronie przyjaciół, kibiców, że jak Marciniak, to będzie ciężki mecz. Ale widziałem takiego, wielki sukces polskiej piłki. Widziałem takiego mema, taki właśnie smutny Marciniak i podpis, kiedy sobie zdajesz sprawę, że następny mecz, który sędziujesz, to Radom jak Radom kontra Mieź Legnica. No po finale Mistrzostw Świata to jest życie. Dość duży przeskok. Kto kiedyś przypuszczał, czy sędzia Marciniak, czy kibice Rakowa, że to się tak rozwinie? Oby się toczyło do przodu i żebyśmy osiągali kolejne sukcesy. I tutaj trzeba wierzyć, że Raków jest dobrze prowadzony, że to będzie sukces. A wracając do tego rozgrywania europejskich pucharów, to rzeczywiście to jest wielkie wyróżnienie, że Raków potrafił tak daleko zajść, że sprowadził taką imprezę do Częstochowy na ten jeden mecz, który się rozegrał, bo wiadomo, że to jakbyśmy nawet awansowali wyżej, to już nie można by było grać. Ale eliminację mogliśmy grać u siebie, tak? Ale Częstochowa gdzieś tam zaistniała w tym sportowym świecie piłkarskim, że jest tam taki stadion, na którym można takie rozgrywki prowadzić. Myślę, że to będzie też mobilizacja dla Rakowa, żeby w przyszłych rozgrywkach europejskich sprowadzić tutaj kolejną drużynę i pokazać Częstochowę światu, a Częstochowie dobrą piłkę. Przechodzimy do następnej kategorii, a tutaj zawodnik roku. No i ja chcę zgłosić swojego kandydata. Może zgłosisz kogoś innego, no ale Iwi Lopez, no jeśli wychwalamy a Raków... A dla mnie Jakub Miśkowiak. Dla ciebie Jakub Miśkowiak. Bardzo dobry, młody zawodnik w żużlu. Myślę, że wszyscy pamiętamy jego dokonania, no ale mówmy o Iwim. Podoba mi się twój wybór, bo on jest z jednej strony... bardzo oczywisty, a z drugiej strony nieoczywisty, jeśli mogę tak powiedzieć. No, natomiast... dyskutujmy. Myślę, że Państwo też przed telewizorami podejmą taką dyskusję z nami i znaczy, będą się godzić lub nie godzić na taki Moim zdaniem Kuba Miśkowiak, bo on bardzo mocno pojawiał się w naszej dyskusji a propos roku 2021. Moim zdaniem jakby wtedy bardziej zasługiwał niż teraz, ponieważ poprzedni rok miał lepszy, został indywidualnym mistrzem świata juniorów, był indywidualnym mistrzem Polski juniorów, czego mu się nie udało zrealizować w tym sezonie. Więc jakby tutaj muszę troszeczkę Kubę podważyć, choć uważam, że w tych rozgrywkach ligowych po nieco słabszym początku sezonu, wtedy kiedy musiał udowodnić swoją wartość, dlaczego ja tak jak myślę. Najbardziej udowodnił. Natomiast odnośnie mojej kandydatury, czyli Iwi Lopez. No fantazista, absolutny fantazista piłki. Człowiek, który może w Hiszpanii się nie sprawdził, ale w momencie, kiedy przeszedł na polskie podwórka, to bryluje tak naprawdę techniką. Ja wiem, że trener Papszun mówi, że nie ma zawodników niezastąpionych i on jest przekonany o tym, że każdego można zastąpić, ale gdybyśmy mieli wskazać taką gwiazdę numer jeden Rakowa, no to bez wątpienia jest to Iwi Lopez. Najlepszy zawodnik sezonu 2021-2022 PKO Ekstraklasy, król strzelców tego sezonu. Człowiek, który jeśli się od niego tego potrzebuje, to jest w stanie dać coś ekstra, troszkę magii i oprócz tej jakości daje też piękno na boisku, dlatego ja lansuję tą kandydaturę. No i dobrze, bardzo pięknie opowiedziane. Bardzo dobry zawodnik, który w Rakowie znalazł swoje miejsce. Myślę, że jest też ulubionym napastnikiem trenera Papszuna. Ma dobre przygotowanie, bo to Hiszpan z Madrytu. Ja oglądając mecze hiszpańskich drużyn widzę, że tam jest ogień w tych zawodnikach. Oni po prostu do znudzenia tą piłę kopać, kręcić się wokół tej piłki.
Południowa krew, południowe typy, Hiszpania oczywiście bardzo dobrze piłkarsko stoi. No i to jest ten przywilej Rakowa, że mamy takiego zawodnika. Na 4 lata kontrakt podpisał w 2020 roku, więc jeszcze... Poza tym wiesz, ja jeszcze chcę dodać, on jest rocznik 9-4, to mój rówieśnik, to dobry rok jest, no, i musimy się trzymać razem, także tak tym bardziej go... Dobry rocznik, młody zawodnik, dobrze przygotowany. Dziękuję za ten problem. Dobrze przygotowany do gry w piłkę. Przynosi bardzo dużo dobrej roboty piłkarskiej dla Rakowa. No to nie możemy tego nie docenić. I pomimo tego, że widać jest, go na boisku. I pomimo tego, że jest gwiazdą, nie gwiazdorzy, tak? To nie, też jest, ale to też jest istotne, wiesz? Znaczy, ja też jestem przekonany, że gdyby on zaczął gwiazdorzyć, to on by dużo długo u Papszuna nie pożył po prostu, bo myślę, że innych zawodników potrzebuje, Papszun, ale oni się świetnie dogadują. My mówimy teraz o zawodnikach roku, ale może warto by było też o trenerach powiedzieć, może będzie taki wątek. Przejdziemy bezpośrednio. I to... Marek Papszun potrafi dostrzec w młodym zawodniku potencjał i go wykorzystać. Tak się stało z Iwi Lopezem. A wracając do Jakuba Miśkowiaka, to chciałbym powiedzieć to, co ty ładnie określiłeś, że w ligowych meczach na niego można było liczyć, stawiać, i to, że doszliśmy tak wysoko w sezonie żużlowym, to upatruję jako jedną z większych zasług tego młodego Miśkowiaka, który dawał punkty, robił punkty dla drużyny, i to wznoszenie włókniarza, oczywiście inni też, o czym musimy pamiętać, tak. Ale to młodzieżowiec, to wszyscy w Polsce mówili, że mamy świetną tą parę młodzieżowców i Jakub się tutaj, Miśkowiak, dobrze pokazywał. Skoro to wywołałeś, no to przypomnijmy, bo mamy taką historię, włókniarz zaczyna sezon i on wcale nie zaczyna tego sezonu jakoś fenomenalnie, tak? No. Oczekiwaliśmy, że to będzie dużo lepsza jazda. W pewnym momencie wypada Lindgren, nie wiadomo ile tego Lindgrena nie będzie, no i my zaczynamy powoli się niepokoić, już 2 sezony bez medalu, być może ostatnia szansa, no bo wiemy, że formacja juniorska ostatni sezon jeździ w tym zestawieniu, bo potem chłopcy już będą za starzy po prostu na status juniora. No i w momencie takiego największego sprawdzianu, właśnie wtedy, kiedy wszyscy musieli dołożyć swoją cegiełkę za Lindgrena, juniorzy, i tutaj szczególny ukłon wobec Kuby Miśkowiaka, podnieśli znacznie swój poziom i nagle włókniarz tego włókniarza takiego troszkę, nie wiem, niemrawego, nie wiem, czy możemy użyć takiego słowa na początku sezonu, włókniarz nagle urósł być może do głównego faworyta do mistrzostwa. I tu upatruje właśnie potencjał tej klasy zawodnika w Miśkowiaku. On dobrze z trenerem i ze sztabem wyczuł sytuację, która się pojawia, że albo pójdziemy w dół, albo możemy walczyć, i pokazał to w meczach, gdzie objeżdżał liderów polskiego czy europejskiego żużla w meczach. Także uważam, że oddanie honoru Jakubowi to jest to, na co zasłużył za miniony rok, i niech jeździ dobrze dalej. Cieszymy się, że dla włókniarza. Że Kuba dalej będzie reprezentował włókniarz, co prawda już nie jako junior, a ten zawodnik U24, ale to też... Myślę, że na tym poziomie powinien sobie poradzić i czekamy na kolejne sukcesy. Najpewniej to będzie najciekawsze nazwisko na pozycji U24 w lidze w nadchodzącym sezonie, ale o tym więcej w następnym odcinku Sportokera, gdzie będziemy zapowiadać rok 2023. Natomiast teraz przejdźmy zgodnie z Twoją sugestią do kategorii trener roku. Dobrze. Potem wrócimy jeszcze do drużyny, natomiast trener roku, no i tutaj moje pytanie takie. Czy widzisz kogoś oprócz Papszuna? No bo mówiąc Papszun, to tak naprawdę oczywista oczywistość, tak? Najlepszy trener piłkarski w tym momencie w Polsce. Natomiast czy ktoś obok niego, oprócz niego, tobie jawi się jako taki kandydat, może nie do tego głównego lauru, no ale do tego miejsca na podium w kategorii trener roku?
idąc tym tropem poprzedniej naszej dyskusji o zawodnikach, no to Lech Kędziora, który przejął Włókniarz w nie najgorszej kondycji, ale nie prowadzony zbyt dobrze i skutecznie. Po tych perturbacjach z odejściem Marka Cieślaka i potem tam zamieszaniem w klubie przychodzi trener, który ma doświadczenie, bo pracował z Włókniarzem w 2017 roku w sezonie. Ma doświadczenie też w innych klubach, sam jeździł na żużlu, więc to jest na pewno dla trenera taka dobre doświadczenie bycie zawodnikiem, a potem przyjęcie roli trenera. I myślę, że tutaj postawiłbym taki duży plus dla Lecha Kędziory, który jak widać Częstochowę polubił i z Częstochową związał swoją karierę teraz trenerską i dał ten wynik, który osiągnęliśmy, bo jak mówiliśmy na początku, wcale Włókniarz nie był nominowany tak, myślę, mentalnie do tego, żeby być prawie w walce o złoto, tak? A potem się okazało, jak pięknie szliśmy w górę. No różne były perturbacje, trudności i tak dalej. Natomiast warto by powiedzieć jeszcze o człowieku, który od niedawna przejął klub i drużynę, myślę o Chudziaku, trenerze Norwida, bo to, co widzieliśmy wcześniej z Norwidem, ta równia w dół, a teraz kolejne zwycięstwa nawet nad liderami tabeli w siatkówce w pierwszej lidze, Tauron Lidze, to jest też pokazanie, że są u nas ludzie, na których możemy stawiać, na których możemy liczyć i widzisz? No widzę takie. I tym samym? Oczywiście trener Papszun. Tym samym ty pierwsze miejsce. Wyjawiłeś tak? Mojego kandydata do tytułu Odkrycie Roku, bo ja właśnie o trenerze Chudziaku myślałem. Bo nazwijmy to tak, niech będzie odkrycie. Ale nie, ale jakby w kategorii trener roku jak najbardziej też moim zdaniem on może się znaleźć, no bo jesteś w tym klubie, tak, ale jesteś mimo wszystko na innym stanowisku. Tak, on był statystykiem, tak. Wiesz, że masz olbrzymie nazwisko na ławce trenerskiej, Piotr Gruszka, tak? Zresztą no, autobus klubowy z podobizną trenera Gruszki. Widzimy, że budowana była ta ekipa właśnie wokół marki Piotr Gruszka, tak? No i nagle ten sezon, który nie zaczyna się dobrze, Piotr Gruszka rozstaje się z klubem. No i ty dostajesz te same klocki, które miał tak naprawdę twój poprzednik i nagle się okazuje, że z tych klocków potrafisz zbudować dużo bardziej imponujące konstrukcje, tak? I ta drużyna faktycznie z takiej drużyny, która się troszkę męczyła, trochę wygrywała, trochę przegrywała, no, stała się ekipą, która wygrywa seryjnie i tak jak powiedziałeś, nawet z najlepszymi. No tak, Gwardia Wrocław. Dokładnie. Pokonana 3-1. Nie tylko u siebie, ale także na wyjeździe, bo z Gwardią przecież na wyjeździe wygraliśmy. Także jak najbardziej podoba mi się ten wybór, czyli co? Papszun 1, Kędziora 2 i Chudziaka tam na trzecie miejsce dajemy. Tak uważam. No jest jeszcze w tle trener Dziuka, który z Kre, ale on objął ją od niedawna i zna ten zespół, ale jakoś wielkich sukcesów z Kre nie osiąga. Niech pracuje dalej, zobaczymy, ale obserwujemy jego pracę i na pewno wiemy, że to też jeśli się coś uda z Kre wypracować w przyszłym roku, to będzie jego zasługa. Tak, wiemy, że to też nie jest łatwa misja, bo wiemy, że tak naprawdę Skra jest takim nomadem, tak? Oni non-stop podróżują, no nie tak, mają, ale nie już mają swojego jest nadzieja miejsca. Na powrót i to może będzie jakaś okazja. Dobrze, Janusz, to przejdźmy w takim razie do... jeszcze mamy kategorię, którą przeskoczyliśmy, kategorię numer 3, czyli drużyna roku, no i co? Raków czy Włókniarz? Włókniarz czy Raków? Twojemu no, sercu pewnie, chyba do żużla bliżej, pewnie nie? Pewnie wszyscy powiedzą Raków, ja też powiem Raków, ale żeby nie było tak, że cały czas jest tylko Raków,
Na pewno włókniarzowi trzeba oddać honor, bo to, co powiedzieliśmy o zawodnikach, o trenerze, o budowaniu tej nowej potencji żużlowej przez ten sztab, który Lech Kędziora stworzył i z nim pracuje. I ta grupa zapaleńców dla włókniarza, którzy cały czas tam pomagają i wspierają, no to myślę, że na równi bym powiedział. No, Raków oczywiście osiągnął większy sukces. Zaszczytne drugie miejsce Włókniarz Częstochowa. Ja mam tylko jedną uwagę. Myślę, że Państwo też w obliczu podsumowań możecie zgodzić się ze mną lub nie. Ta większa cisza właścicielska zarządu Rakowa powoduje, że ten Raków jakby lepiej rozkwita, a szum taki tworzony wokół włókniarza w całym sezonie przez prezesa, przez tam środowisko, no nie zawsze temu służy. Nie można mówić zbyt dobrze o czymś, co wynika, że nie jest takie dobre, i odwrotnie, nie można. No spokój też, buduje. Ja myślę, że tutaj ten spokój Rakowa w kwestii zarządu i niedyskutowanie o tym, kto lepszy, kto gorszy, zabieranie głosu gdzieś na forach takich społecznościowych, to jest ten plus. No i sukcesy Rakowa, to nie kwestionuję tego. Natomiast o włókniarzu trzeba pamiętać. No i trzymać kciuki za pozostałych, za Skrę, za Częstochowiankę, za siatkarzy. Ja powiem tak, ja wiesz, życzę włókniarzowi w przyszłym sezonie Mistrzostwa Polski, tak żebyśmy, no dobrze mogli, by było. Tak żebyśmy mogli faktycznie podyskutować, co jest cenniejsze, żużlowe czy piłkarskie Mistrzostwo Polski. No tak, bo... no dobrze by było ten sukces odbić. Ten rok był pokazowym, że można tak wysoko zajść, dobrze pracując. No. W przyszłym roku będzie 20 lat od ostatniego Mistrzostwa Polski włókniarza, no, więc... Prosiłoby się, żeby taki jubileusz żużlowcy nam dostarczyli. Słuchaj, to tak, żeby nie było, że jest tak kolorowo, bo to dobry rok był w ogóle, to zakończmy go kategorią taką nieco mniej przyjemną, a mianowicie rozczarowanie roku, zawód roku, tak? Co twoim zdaniem, nie wiem, co cię zabolało tak najbardziej? Czy możemy mówić w ogóle w kontekście rozczarowania o takiej sytuacji jak to, że włókniarz, tak, którego ogólnie chwalimy za to, jak się rozwinął w trakcie sezonu, w momencie, kiedy wydawało się, że już jest wszystko na najlepszej drodze do finału, kiedy przywiózł dobry wynik z Gorzowa, choć mógł jeszcze lepszy, bo tak, wtedy był remis, a mogło być nawet zwycięstwo. Przegrywa spotkanie rewanżowe półfinałowe w Częstochowie i z wielkiego finału robi się tylko mały finał. Czy możemy mówić w kontekście rozczarowania o tym, że Raków trzy kolejki przed końcem ma fotel lidera i ma dopiero co wywalczone zwycięstwo nad bezpośrednim rywalem, czyli nad Lechem Poznań w finale Pucharu Polski, więc wydaje się, że jest napędzony do tego, żeby zdobyć także koronę mistrza Polski, no a jednak potyka się i to Lech Poznań zdobywa tytuł mistrzowski. Czy tutaj możemy mówić w ogóle o rozczarowaniach, czy masz, nie wiem, jakiegoś innego kandydata w tej kategorii, coś, co cię zabolało najbardziej? Odnośnie niewygrania Mistrzostwa Polski, uważam, że tak jak mówił Nestor Kazimierz Górski, piłka jest okrągła, bramki są dwie, trzeba grać tak, żeby wygrać, ale ktoś musi przegrać, no i więc tutaj nie ma o czym dyskutować. Lech w tym momencie okazał się lepszy, bardziej skuteczny. My pokazaliśmy, że jesteśmy cały czas za jego plecami. Lechowi nie było łatwo dojść do tego sukcesu. Pamiętajmy, że koronowana wielokrotnie Legia była gdzieś daleko za nami, w takim dołku. Nie chcę tu powiedzieć, że to zasługa byłego trenera Michniewicza, ale takie komentarze też się pojawiają, że no, ale wrócimy tutaj. Czy niezdobycie złota przez włókniarza? Ja myślę, że był taki moment w rozgrywkach, że mieliśmy taką nadzieję, że włókniarz już tak się mocno rozjeździł
na tych meczach ligowych, że i ma taką dobrą drużynę, że nic nie stoi na przeszkodzie, ale trzeba brać pod uwagę potencje przeciwników. Gorzów to nie jest zła drużyna i Motor Lublin, który udało nam się z Motorem, ale nie do końca sezon, tak bym powiedział, sezon zasadniczy, że to nie to samo co playoff, tak? Nie do końca to wszystko wyglądało, ale na porażkę, na rozczarowanie jakby tego nie upatruję. Większym dla mnie rozczarowaniem, i wiesz, że i Państwo pamiętacie, że moje serce jest bliżej Skry, jest ten taki spadek Skry do tej przestrzeni, w której jeszcze chwilę możemy być już w drugiej lidze, czego bym nie chciał. I tutaj upatruję, że to nie do końca może jest wina samej Skry, zawodników, rozgrywanych meczy, tylko tej sytuacji, która się pojawiła. Utrata stadionu na jakiś czas, który jest w remoncie, rozgrywanie w Bełchatowie meczy domowych, jakieś kłopoty ze sztabem trenerskim, z tymi ludźmi, którzy odpowiadają za stan drużyny, i to jakoś spowodowało, że tej Skry mi szkoda i że ona rozczarowuje, ale trzeba trzymać kciuki, bo zaraz w nowym roku pojawią się możliwości, ma być już stadion gotowy do użytku. To nie jest tak, że Skra rozczarowuje, tylko rozczarowuje ta cała sytuacja, która tak narosła jak powiedziałem wcześniej, wobec Skry. Ten cały anturaż dookoła drużyny, której na pewno nie jest łatwo, a taki spadek z środka tabeli w dół, gdzie mamy zaledwie kilka punktów, a kolejne drużyny to już dwukrotnie więcej, no to już jest niebezpieczeństwo, że to psychicznie może jakby spowodować taką sytuację niepewną. To ja może od siebie dodam, że mnie bardzo zabolało, albo może inaczej, może nie zabolało, tylko zawiodło to, co się wydarzyło wokół Częstochowianki w drugiej połowie roku. No, to jest też problem. Bo w pewnym momencie uwierzyłem, że być może dostaniemy ekstraklasę siatkówki kobiet w Częstochowie w niedługiej przyszłości. Myślę, że wielu kibiców tak na to liczyło, bo był taki moment takiego rozpędzenia. Drużyna fajnie grała w zeszłym sezonie, zakończyła go na wysokim czwartym miejscu. W trakcie tamtego sezonu przyszedł sponsor, który no, obiecał, że będzie dobrze, tak? I też tak się wydawało, patrząc na to, jakie zawodniczki zostały zakontraktowane, i one ewidentnie zostały zakontraktowane po to, żeby walczyć o najwyższe cele. Natomiast no, potem niestety finansowo, organizacyjnie to się trochę posypało i teraz Częstochowianka jest w takim bardzo nieciekawym miejscu, że tak naprawdę nie wiadomo, co będzie dalej. Nie wiadomo, czy ona dogra ten sezon do końca. Tak jest. A nawet jeśli dogra, to najpewniej sportowo i tak spadnie, bo po prostu nie ma kim grać, tak? No, straciła wiodące zawodniczki, które poodchodziły. No wiadomo, że oni, no, zawodniczki... To są pracownicy, tak? Pracują za pieniądze, jak nie ma wsparcia finansowego, nie ma wypłaty, to nie ma gry. No to tutaj możemy być zaniepokojeni, że nie będzie kim wyjść na parkiet i wygrywać kolejnych meczy. No jest to rozczarowanie, ale z klubu jakoś zbyt dużo takich informacji rzeczowych na temat tej sytuacji nie widziałem. No, komunikacja klub, kibice to też jest taki... Wręcz oczekiwania kibiców na Facebooku chyba, że nie wiemy, co się dzieje, czy to już jest sytuacja zakończona. No, myślę, że klub powinien jakoś precyzyjnie wyjaśnić sytuację. Jeśli się okaże, że rzeczywiście to jest powód finansowy i organizacyjny, no to trudno, trzeba będzie ten problem przełknąć, spaść do drugiej ligi i grać w przyszłości, szukać swojego miejsca sportowego pod siatką. Szanowni Państwo, dziękujemy serdecznie za ten rok. Co złego, to nie my, a na te święta życzymy Państwu dużo zdrowia, spokoju
Może trochę wytchnienia od sportu, bo dużo go było w ostatnim czasie, zwłaszcza za sprawą piłkarskiego mundialu. Ja tak troszeczkę sobie od tego sportu odpoczniemy, to potem w nowym roku z nowym apetytem podejdziemy no, do tych wszystkich wydarzeń sportowych. Trzeba zimowych sportów trochę pouprawiać w święta, między świętami, spacery, jakieś zabawy na śniegu i wracamy. Zabawy na śniegu. Standardowo Wigilia, Januszku, 5 stopni na plusie, opady deszczu. Przy tak tym śniegu, który teraz jest w naszym mieście, to też nie chcę w to wierzyć, ale dobrze. W takim razie, szanowni Państwo, raz jeszcze zdrowych, spokojnych, wesołych świąt Bożego Narodzenia. Dziękuję Państwu za ten rok. No i zapraszamy za tydzień, bo wtedy kolejny Sport Talker. Tym razem sportowa zapowiedź roku 2023. Do widzenia. Wszystkiego dobrego. Do widzenia.